Tak, myślę, że tak. Bardzo Państwa serdecznie witam w naszej pracowni na takim kolejnym zarządowym spotkaniu, które pomyślałem, ma być taką pobudową, naukową do obrazów. I bardzo się cieszę, że przyszliście, ale szczerze mówiąc, myślałem, że przyjdzie więcej artystów, tych, którzy w tym czasie, kiedy malowałem te obrazy, bardzo byli przeciwni, że ja to robię. No, przez... Ale... W takim razie myślę, że trochę poopowiadam w trakcie spotkania jeszcze o obrazach, jak one były malowane, kiedy się zainspirowałem tematyką i tak dalej. Ale głównym bohaterem dzisiejszego spotkania jest Paweł Poremski, którego spotkałem tutaj na wernisażu i wyróżniał się tym, że jako jedyny gości miał koszulkę z Krzyżem Narodowych Sił Zbrojnych. Niego podszedłem i porozmawialiśmy. Okazało się, że jest to przyjaciel mojego przyjaciela Tomasza Czaczyńskiego, człowieka prawego, który działa na rzecz kultury i Krakowa, i Polski. W tej chwili w Staniątkach próbuje pomagać siostrę w budowie muzeum. No dobrze, tak. Dzięki. Proszę Państwa, kiedy byłem tutaj pierwszy raz na wernisażu u Ignacego na tej wystawie, to pan, który zapowiada tą wystawę, użył takiego określenia, które mi się bardzo podobało. I bardzo mocno się z nim zgadza, że to jest, że żołnierze niezłomni są tematem kontrowersyjnym, choć nie powinni być, ponieważ sprawa jest właściwie zupełnie oczywista. Zgadzam się z tą tezą, bardzo mocno zresztą, ponieważ, żeby zrozumieć, dlaczego ta sprawa jest oczywista, wystarczy sobie uświadomić, że Polska po 1944 roku nie odzyskała niepodległości. I jednego agresora zastąpił agresor kolejny. I to dla niektórych ludzi stanowi problem, ponieważ na polskim społeczeństwie po 1945 roku przeprowadzono bardzo silne procesy inżynierii społecznej, właściwie pauperyzując i fizycznie wyniszczając przedwojenne elity i przebudowując społeczeństwo. I tak naprawdę efekty tego odczuwamy do dzisiaj. Przez wiele dekad nie mogliśmy mówić o żołnierzach podziemia antykomunistycznego w inny sposób niż tylko jako o bandytach. To były polskie bandy, na które budujący nowy ład socjalistyczny, nowy wspaniały świat, musieli się wyprawiać do lasu i je łowić. Jeden ze znanych naukowców polskich rogowiska nie wymienię, udzielając wywiadu w gazecie The Guardian, powiedział, że on walczył we 40. z bandami, w istocie walczył z terroryzmem. Inni próbują mówić nam, że owszem, w latach 40. i 50. były w Polsce kłopoty, a wynikało to z tego, że to była wojna domowa. To nie była żadna wojna domowa, nie spełnia to żadnej definicji wojny domowej, to co działo się w Polsce po 44. roku. Proszę pamiętać, że ciężar walk polskiego podziemia, z polskim podziemiem właściwie de facto,
Nie opierał się w początkowej, tej najważniejszej fazie na polskich komunistach, ponieważ oni byli nieco za słabi. Stalin powiedział im wprost, że wybili by was jak kuropatki. Teraz macie szansę, ponieważ stacjonuje tam Armia Czerwona. Jesteście w sytuacji, że jak powiecie, że 2 i 2 jest 16, to oni będą musieli to przyjąć. 64. 66. Dywizja Strzelecka Wojsk Wewnętrznych NKWD. 30 kilka tysięcy doborowych żołnierzy i to oni trzymali ciężar wojny z polskim podziemiem. Zwłaszcza w jego największym naśniu, czyli wiosną 45 roku. KPW powstało również w 45 roku wiosną, ale początkowo ubowcy, czyli bezpieczniacy polscy komuniści, bali się wyjeżdżać z LWP czy z KPW wtedy. Dlaczego? Żołnierze LWP gremialnie się poddawali, to samo robili żołnierze KPW bardzo często. Mało tego, że się poddawali, oddawali broń partyzantom. I wskazywali ubegów w swoich szeregach, co było dla mnie śmiertelnie groźne, ponieważ ubegów partyzanci najczęściej nie wypuszczali. Więc były to formacje, które były po prostu... Sam Gomułka powiedział, że nie jesteśmy w stanie prowadzić wojny z bandami bez Armii Czerwonej. To coś mówi o bazie. Dlatego nie było trudnej wojny domowej. Proszę Państwa, kiedy w 1947 roku, już po wyborach, sfałszowano już miasto przez komunistów, Stalin chciał wycofać 64. Dywizję Wojsk Wewnętrznych NKWD z Polski. Bieruch oponował, że to jest jeszcze za wcześnie, że jeszcze by było potrzebne. Pamiętajmy także o tym, że w Polsce stacjonowało 300 tysięcy czerwonoarmistów w różnych miejscach. Do tego Armia Czerwona wycofywała się z zachodu. Mieliśmy tak zwane pandemaluterów, oni nie chcieli do Rosji wracać. Wielu z nich uciekało z pociągu, włóczyli się jako uzbrojone bandy pod Francję. Zbrodnia Armii Czerwonej można wyliczać bardzo długo. Ci partyzanci o nich wiedzieli. To nie było tematu tak, że 50 tysięcy Polek jest zgwałconych, że majątek narodowy jest zrabowany, że ludzie są wywożeni, że ludzie są mordowani. Proszę Państwa, w tym raporcie, który mam tutaj, to jest memoriał do Narodów Zjednoczonych, sporządzony przez najważniejszą organizację konspiracyjną, antykomunistyczną, przez Wolność i Niezawisłość. Oni dokładnie precyzują, podają dokumenty i podają cyfry, jak to wszystko wyglądało. I to są bardzo wiarygodne materiały. Oczywiście świat w owym czasie nic z tym nie zrobił i stąd polskie podziemie było skazane na porażkę prędzej czy później. Szacuje się, że przez oddziały leśne w latach 44-63 przewinęło się 20-22 tysiące ludzi. Jeżeli chodzi o konspiratorów, mówimy już o setkach tysięcy, być może około 200 tysięcy ludzi. Możecie Państwo mówić, że to nie jest tak wielki zasięg z okupacji niemieckiej. Z czego to wynika? Społeczeństwo było zniszczone wojną z Niemcami. System sowiecki totalitarny był dużo skuteczniejszy w wyłapywaniu polskich konspiratorów niż Niemcy. Niemcy mogliby się od nich uczyć. Do tego Sowieci posiadali swoje ekspozytury agenturalne w Polsce, wcześniej zainstalowane. Nie tylko partyzantkę sowiecką, ale również grupy polskich komunistów, tak zwanej Armii Ludowej. Kiedy ludzie po akcji Burza, czyli na Dunajszczyźnie, na Kresach Południowych, 27. Dywizja Wołyńska, chcieli z Sowietami współpracować i wspólnie bić Niemców, byli rozbrajani. Oficerowie często wywożeni lub strzelani. Natomiast zwykli szeregowcy mieli wybór. Albo będą wywiezieni, albo wstąpią do Armii Berlinga i będą walczyć tam, gdzie pod sztandarami Armii Czerwonej. Dlaczego na proces 16, słynny proces przywódców polskich podziemia, podstępem wwiezionych do Moskwy, nie pozwolono zeznawać generałom Armii Krajowej Kresowej, czyli Wilkowi Krzyżanowskiemu, czy generałowi Tumilejskiemu z Podolszczyzny? No dlatego, że oni mogliby potwierdzić i powiedzieć przed sądem, który był nagłośniony proces 16, to tak właśnie ta sprawa wyglądała. Nie wszyscy polscy żołnierze na Kresach poddali się tej sowieckiej dominacji. Wielu z nich walczyło na Kresach. Mamy tutaj niektórych twarze. Wielu z nich wyjechało
do tak zwanej Polski zakresońskiej, czyli za Bóg, do tej Polski pojałtańskiej. Ignacy namalował dwóch chyba najważniejszych z nich. Tutaj mamy Antoniego Olechnowicza Pochoreckiego i Zygmunta Szendelarza Łupasza. To są ludzie z Wileńszczyzny. Pochorecki zdecydował, że Wileńska Armia Krajowa ewakuuje się za linię Kerzonu. Łupaszka był jego podwładny. Prowadzili wojnę manewrową najpierw jako 5. Brygada Wileńska, a potem jako eksterytorialny okręg Wileńskiej Armii Krajowej w latach 45-46. Zaskakując władze komunistyczne swoją ruchliwością, wręcz bezczelnością. Oczywiście niektórzy używają argumentu, że cała epopeja żołnierzy niezłomnych była bezsensowna i to byli ludzie naiwni. Nie jest to do końca prawda, proszę Państwa. To się bardzo łatwo jest formułować tego typu sądy, kiedy już wiemy, co się wydarzyło, kiedy minęło od tamtych czasów kilkadziesiąt lat. W owym czasie to nie było takie oczywiste. Bardzo było to głębokie przeświadczenie wśród polskiej ludności, że system sowiecki się nie utrzymał. To było wręcz powszechne i wśród dowódców, i wśród szeregowych żołnierzy, i wśród mas ludności. Do tego stopnia, że ludzie nawet nie chcieli się ewakuować za linię Kerzonu. Nie chcieli jechać przez Białorusi czy z Ukrainy. Z Ukrainy chcieli, bo tam była UPA. Ale z Gdańszczyzny. Dlaczego? Bo mówili, poczekajmy. Zobaczymy, jak będzie. Wojna się jeszcze nie skończyła. Drugim elementem, na który liczyła inna grupa konspiratorów, zwłaszcza Winowski, były wolne wybory, które miały być wolne w 1947 roku. Te wybory gwarantowała nam konferencja w Jałcie. Uważano powszechnie, że komuniści nie będą w stanie zdobyć w wyborach władz, ponieważ nie mają poparcia społecznego. Stalin szacował ich na 1945 roku na 3%. Oni sfałszowali najpierw referendum, potem wybory. Przyjechał Aaron Paulkin z Moskwy, który zajął się tymi fałszerstwami w sposób profesjonalny. I można powiedzieć, że te wybory i ta druga amnestia, która była po nich, kładzie już kres takiej większej wojny partyzanckiej. Ale jednak do 1947 roku, a najcięższe walki partyzantki antykomunistycznej były przed 1947 rokiem. Sprawa była niewiadoma. Proszę Państwa, był olbrzymi ruch społeczny związany z PSL-em Mikołajczykiem. To była solidarność na 40. Był masowy, setki tysięcy ludzi, pomimo represji i szykan, angażowały się w ten ruch. Ludzie wierzyli, że te postępy zostaną dotrzymane. Win wręcz przebąkiwał, pogodził się z tym, że Polska będzie ograniczona linią rzeki Kłuk, że te terytoria mogą być stracone, ale liczono na to, że Polska zachowa niezależność i niepodległość. System sowiecki na to nie pozwolił, Stalin miał zupełnie inne plany. Kolejny element jest związany z wojną, na którą wielu ludzi czekało. Mówi się, że to było niemożliwe. W Anglii w latach 40. Churchill zlecił o pozwolenie planu operacji Unthinkable, nie do pomyślenia. Sztab miał rozpracować, czy jest możliwe w tym momencie starcie zbrojne ze Stalinem. Uznano, że nie jest możliwe. Nie wiem, czy Państwo znacie historię generała Pattona. Przez wiele lat sądziliśmy, że zginął w wypadku. No nie zginął w wypadku. Dzisiaj już wiemy, że generał Patton został zlikwidowany przez sowieckich agentów. Dlatego, że jako jeden z generałów amerykańskich parł do wojny z Sowietami, przewidując, co się stanie i że Europa będzie żelazna kurtyna. Więc te rachuby tych ludzi nie były całkowicie bezpodstawne, jak się niektórzy nam mówią. Że to byli ludzie głupi, naiwni, tułający się po lesie, którzy nie rozumieli rzeczywistości i nie rozumieli, że młyn historii miele ich przemierzy. Jest jeszcze jeden aspekt sprawy, który dla niektórych dzisiaj ma drugorzędne znaczenie. Ale ci ludzie walczyli w wojnie, w której bronili swojej godności i honoru. A dla ludzi przedwojennych to miało duże znaczenie. Wiedzieli również, co większość z nich spotyka, kiedy są więźniami czy
czy na Zamku Lubelskim, czy na Mokotowie, czy w innych więzieniach lubelskich. Te historie słyszeli od swoich pracowników, których mieli w Urzędzie Bezpieczeństwa, a mieli wielu agentów początkowo, i od tych, którym udawało się wyjść. To są przerażające historie. W raporcie PIN również są dokładnie opisane. Ja nie chcę Państwa epatować, jakie były sposoby wydobywania informacji, jakie były sposoby katowania tych ludzi. Ale zapewniam Państwa, że Gestapo mogłoby się sporo nauczyć od sobie to w tej materii. Rotmistrz Witold Pilecki powiedział do swojej żony, że oświęcił, że ja już nie chcę dłużej żyć. Oświęcił, przy tym to była i plasza. Rotmistrz Pilecki był katowany nawet po tym, jak dostał już wyrok śmierci. Więc dla wielu z tych ludzi była to po prostu walka o przetrwanie, walka o godność, walka o śmierć żołnierza z bronią w ręku, a nie zakatowanego z wydartymi paznokciami czy z zastrzelonego strzałem w tym głowie, jak większość z ich towarzyszy. Dzisiaj szacujemy, że Zbigniew Fedor napisał taki wiersz, pan Kulbito, o potrzebie ścisłości. I on tam pisze, że jest niezwykle istotne, że trudno ustalić imiona wszystkich tych, co zginęli z władzą nieludzką. Bo dane oficjalne pomniejszają ich liczbę, raz jeszcze bezlitośnie dziesiątkują poległych, a ciała ich znikają w przepasnych piwnicach wielkich gmachów policji. Dlatego ja nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, ilu tych ludzi zginęło, bo wielu z nich nie mamy pojęcia, co się z nimi stało. Raport, ten memoriał o ONZ opisuje takie sytuacje, że porównuje, że za czasów niemieckich można było wysłać paczkę do kogoś, kto zaginęło Gestapo, a teraz nie można, bo ona nie dotrze. Za czasów niemieckich można było się dowiedzieć, gdzie ktoś przebywa, czy w Auschwitz, czy gdzie indziej. Teraz nie ma takiej możliwości. Oceniano te metody sowieckie jako bardziej brutalne niż te, które były niemieckie. To może niektórym się wydawać szokujące, ponieważ ta historia w polskich szkołach była przez dekady nieobecna. A tak to niestety wyglądało i dzisiaj wiemy to nie tylko z wspomnień świadków, którzy przetrwali to, ale z dokumentów. Mamy wiele dokumentów, które są bardzo dobrym źródłem, żeby odkrywać tamte ponure realia. Chciałbym powiedzieć kilka słów o tematach, które Ignacy poruszył w swoich pracach. No, tutaj jest jakby większość znanych dowódców podziemia niepodległościowego. Natomiast szczególnie bliska jest mi postać Józefa Franczaka, pseudonim Laruś, ponieważ jeden z naszych kombatantów, weteranów z naszego zrzeszenia, bardzo dobrze znał Larusia, a raczej dobierał przysięgę. Często go wspomina, często o nim mówi. To był człowiek, który ukrywał się najdłużej. Mówi się o nim, że to symbol. Choć byli jeszcze później się tak zwani partyzanci odinoczni, pojedynczy. Nie wiem, czy on był pojedynczy. Wiem, że on się ukrywał do 1963 roku, brał udział prawdopodobnie setki ludzi. Ludzie go przechowywali, dawali mu udzielali informacji. Często to były informacje związane z tym, jak będzie obławy i tym podobne. Miał dziecko, jego syn żyje. W 1963 roku niestety donos agenta spowodował, że został zlokalizowany na takiej miejscowości Majdan Grodzic Górnych i tam zastrzelony. Ignacy zastosował tutaj taką trochę poetycką, licencję poetycką, ponieważ wtedy już wojska NKWD miały sprawę w Polsce, a ci ludzie mają mundury NKWD-istów czy żołnierzy, czy nawet wiadowców Smierszu, ale to o tym to myślę, że on opowie sam. Na pierwszej pracy jest inny partyzant, który też bardzo długo wytrzymał, aż do 1951 roku. To jest Edward Tarasiewicz, który był żelazny, który zginął w obławie w 1951 roku w Sisperze. To jest jeden z jego towarzyszy, z tego Stanisław Korpuś Kazik.
Pani Jadrowa i na Polesie Lubelskim również odbywają się, ponieważ tak naprawdę po 1947 roku to była dwa lata oczekiwania. Owszem, były sytuacje, kiedy wierzono, że może się coś zmienić, kiedy sytuacja międzynarodowa się załamiała, jak most do Berlina, czy problemy z Tito w Jugosławii. Oni o tym wszystkim wiedzieli, słuchali radę, mieli informacje. Natomiast to jeszcze nie nastąpiło i ci ludzie byli skazani tak naprawdę albo na więzienie, albo na śmierć po władzy. Jeżeli chodzi o kontrowersje, warto o nich powiedzieć, ponieważ często zarzuca się żołnierzom niezłomnym, czy też wyklętym, jak niektórzy wolą, różne czyny niegodne, które popełniali. Tak, zdarzały się takie sytuacje. Ja nie znam formacji w historii wojen, które nie ma na swoim koncie czynów niegodnych. Pamiętajmy o tym, że nie wszyscy się do partyzantki nadawali, pojawiały się różne osoby, które chciały wyzyskać sytuację. Pamiętajmy też, że ci ludzie mieli potężną presję, to dużo większą niż presja z czasów okupacji niemieckiej. W pierwszym okresie, od 1944-1947 roku, pomoc ludności cywilnej była znacząca. Potem ludzie są już zmęczeni wojną. Działanie jest dużo trudniejsze. Metody się brutalizują. Czasami nie ma możliwości dokładnego sprawdzenia, czy ktoś jest konfidentem, czy nie. Zdarzają się oferty ludzi cywilnych. Wszystko to jest prawda. Gdybyśmy mówili o trudnieniu rycerskim, gdzie należy wówczas rzucić albo skuszyć kąpiel, czy skonia, to jest robione w rękawiczkach. Wojny nie prowadzi się w rękawiczkach, dlatego również na tych żołnierzach, o niektórych z nich, ciążą tego typu czyny. Inne z kontrowersji, tylko żeby było jasne, to jest margines. Proszę Państwa, posądza się często o bandytyzm, czy to byli bandyci. Jest to całkowite nieporozumienie. Bandytyzm był niesłychanie silno zwalczany w jednostkach partyzanckich z bardzo częstego powodu. Jeżeli jednostki partyzanckie nie mają wsparcia lokalnej ludności, nie są w stanie przetrwać, ponieważ nie mogą stawić czoła w polu regularnej armii. Ja czytam Państwu pewnym regulaminu, bo tutaj mam nawet żelaznego, żelaznego do Jastrzębia, w tym samym oddziale. I ten regulamin brzmi tak, to jest czwarty. Zabrania się kategorycznie i bezwzględnie wszystkim członkom oddziału dopuszcza się jakichkolwiek kradzieży, przywłaszczeń lub rabunków, tak w oddziale, jak i poza obrębem oddziału. Wykroczenia paragrafu 4 będą specjalnie przestrzegane i najsurowiej karane. Według ostatnich instrukcji z Komendy Głównej rozkaz brzmi, że członkowi czy nie członkowi organizacji podziemnej przy udowodnieniu pierwszego przestępstwa kradzieży wymierzyć karę śmierci. Nie zawsze ją wymierzano, ale były takie sytuacje, wiemy o tym. Były też sytuacje, które kosztowały życie innych ludzi. Mamy taką historię z północnego Mazowsza, gdzie jeden oddział Narodowego Złączenia Wojskowego, chłop, u którego patrolowali, poskarżył się o kradzież kożucha. Zrobiono śledztwo, okazało się, że w kożuch był tam młody chłopak z tego oddziału. Dowódca oddziału skazał mu na śmierć. I ten chłop, który się poskarżył, zaczął go błagać, żeby darował mu życie, bo to jest tylko kożuch. Ale nie darował mu życia, bo dyscyplina była surowa w tym oddziale. I ofiarą tej sytuacji był ten młody chłopak i ten chłop, który dostał pomieszania zmysłu. Nigdy już nie wyzdrowiał po tej sytuacji. Na tego typu dramaty, dramatyczne sytuacje, ci ludzie byli narażeni wskutek okoliczności, w jakich działali. Proszę Państwa, największą organizacją, która walczyła z komunistami po wojnie, było Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Cała nazwa brzmi Ruch Oporu bez wojny i dywersji. W praktyce nie było to możliwe, ponieważ żołnierze nie chcieli się ujawniać, wiedząc, jaki los ich spotyka. Nie chcieli też iść na amnestię, były dwie amnestie w 1945-1947 roku, wiedząc, że amnestie nie są po to, żeby oni uczyli normalnego życia, tylko żeby rozpoznać podziemie. Wielu ludzi, którzy się ujawnili w amnestii, potem byli skutobójczo mordowani. W różny sposób. Nie wracali z kościoła, ktoś strzelał do nich przez okno, Henryka Flamego w restauracji zastrzelono i tak dalej. Takie sytuacje można wyłożyć.
Zapora, który jest na tym obrazie, swojemu podwładnemu, Uskokowi, Stolibrskiemu, kiedy ten powiedział mu, że jest amnestia, powiedział znamienne słowa. Dziś, amnestia to jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Zapora ani Uskok nie przeżyli wojny. Zostali, Zapora zginął w więzieniu. Młody chłopak, przedwojenny harcerz, cichociemny. Kiedy szedł na wykonanie wyroku, był siwy, nie był w stanie podnieść rąk. Miał połamane obojczyki, połamane palce, zerwane paznokcie. Ale jeszcze mówił, że przyjdzie zwycięstwo. Organizacja Wolność i Niezawisłość dążyła do tego, aby Polaków informować o rzeczywistej sytuacji w kraju, wyciągać ludzi z lasu, przerzucać ich na tereny ziem odzyskanych zachodnich, niektórych nawet za granicę, informować świat o tym, co się w Polsce dzieje, żeby nie doszło do bolszewizacji w kraju i podporządkowania Związkowi Sowieckiemu, co ostatecznie się nie udało. Miała cztery zarządy, ostatni zarząd działał już właściwie w sytuacji beznadziejnej, rozpracowany przez komunistów. Jego ostatni dowódca, mówiono prezes, ponieważ odchodzono od komendatury wojskowej, prezes Łukasz Cierpiński, który jest w tym obrazie, to był człowiek, któremu potrzeba nad wzórą odczepił własnej wirtuty za zniszczenie czołgów niemieckich. Został zamęczony w więzieniu, wykonany mu wyrok, ale pozostała po nim niesamowita pamiątka, ponieważ on na bibułce do papierosów pisał wiersze do swojej żony i do swojego małoletniego syna Andrzeja. I te wiersze zostały odkryte całkiem niedawno, chyba. Polecam je Państwu w całości, bo to jest niesamowita lektura, która pokazuje mentalność tamtych ludzi. Kim oni byli, o co walczyli, jakie wyznawali wartości, jak ważna była dla nich religia. Dziś to może wydawać się rzeczą błahą, ale pamiętajmy, w 40. to było start, to była również wojna na płaszczyźnie religijnej. W piosence kresowych partyzantów i bolszewika jest to między innymi odwień, który z kościołów robi kina i każe ci czerwoną gwiazdę świecić. Chłopaki z Wileńszczyzny nosili ringrafię z Matką Boską Ostrobramską. Chłopaki z Podziemia Narodowego, taki jak tutaj, z Matką Boską Częstochowską, bardzo podobny. Przywiązanie do religii było bardzo silne. Oddziała mądrość. Zabawna sytuacja, kiedy oddział Jastrzębia, brata Żelaznego, pojmał siostrę Bieruta, była taka sytuacja, puszczona z listem do brata, aby wypuścili towarzyszy broni, chcieli coś do tego. Kazano mi się mówić. I siostra Bieruta mówiła, że on przed wojną to był bardzo dobry katolik, teraz to się pani z nim, które tak porobiło. I oni się mogli w tym oddziale, rano, kiedy rano zostają złożone. I tak dalej. Łukasz Cierpiński został stracony 1 marca. To jest dzisiaj dzień święta żołnierzy podziemia komunistycznego. Właśnie na pamiątkę tych wydarzeń. Zdążył na się wygrywcy. Już ona nie przeczytała jeszcze, nie dotarły. Została to robić tak, tak. Ale są niesamowitą lekturą, której fragment czasu zacytuję. W trakcie okupacji niemieckiej dowodziłem inspektoratem rzeszowskim. Podlegało mi około 20 tysięcy ludzi. Wielu z nich zginęło w walce o Polskę i o duszę narodu polskiego. Wielu jest mordowanych obecnie. W pracy i w walce widziałem tak wielkie umiłowanie ojczyzny, bohaterstwo, bezgraniczne poświęcenie i oddanie sprawie, bo ze wzruszeniem myślę o nich i Bogu dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami bohaterskich ziemi rzeszowskiej. Chciałem opisać ich sylwetki, czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać ich historię. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na ciebie spadł ten obowiązek. Odbierał mi tylko życie, a to nie najważniejsze. Cieszę się, że będę zamordowany jako katolik za wiarę świętą, jako Polak za Polskę niepodległą i szczęśliwą, jako człowiek za prawdę i sprawiedliwość. Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek, że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Bardzo podobne słowa na sali sądowej
powiedział ksiądz Władysław Gutek, który również jest na samotrasie. On był kapelanem Polskiej Podziemnej Armii Podobościowej, w okolicach Chłopowskich Armii. On poszedł do oddziału po to, bo miał poczucie misji, że ci chłopcy bez niego się po prostu pogubią w tych trudnych czasach. I się nie zbawił zwyczajnie. Został tam na śmierć jako pan Gutek, chociaż w tym nie strzelał. Miał uwagę powiedzieć w sensie takie słowa. Ci młodzi ludzie, których tutaj sądzicie, to nie bandyci, jak ich oszczerczo nazywacie, ale obrońcy ojczyzny. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków. Tych Polaków, o których w obecnym losie zadecydował pan Zdenka Wudę. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to zresztą jest śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. O większości z tych postaci można mówić długo, ponieważ wiele z tych historii jest niezwykle dramatycznych, fascynujących. Wspomnieć należy o, myślę, Stanisławie Ostwindzie. Ignacy podpisał go Szmul. To jest prawda. Stanisław Ostwind był Żydem. To jest trochę paradoks, ponieważ był najwyższym oficerem, najwyższym stopniem oficerem w polskim podziemiu, a służył na Nowy Świątek. Mimo tego, że był Żydem. No i najmłodsza osoba, która została stracona z tego grona, to jest sanitariuszka 5. Gdyńskiej Brygady Armii Krajowej Zygmunta Szendziela-Żałupaszki, czyli Danuta Siewik. Co ciekawe, jeden z inicjatów miał odwagę zeznać w sądzie, że Danuta Siewik, nie tak jak chciała propaganda komunistyczna, nie strzelała do funkcjonariuszy, a nawet jemu samemu uratowało życie, podając mu opatrunek. I proszę Państwa, udało się. Nie został wyrzucony ze swojej formacji. Służył dalej, nie miał żadnych szykan. I zostało mu czyste szumienie. Dlatego nie został tego kolegi. I Inka, mimo tego, że miała niecałe 18 lat, bliżej 17, została skazana na karę śmierci i rozstrzelona. Na koniec chciałbym Państwu zdecydować fragment wiersza poświęconego żołnierzom podziemia Andrzeja Gawrońskiego, który sam był poruszykiem armii krajowej. Oni przecież walczyli nie o to, by brać udział w zasług targowisk. Ich był las i kamienie, i błoto. Ich był tym i przy i ognisko. Czy się kiedyś zagoli ta blizna, co goryje jak krwawe łuczyko? Czy się wreszcie zdobędzie ojczyzna, by uznaniem odpłacić za miłość? Dziękuję. Proszę przyjmować. Ja bardzo dziękuję Pawłowi za wzruszający wykład. Naprawdę super. Chyba myślę, że nie będę już spokój, bo może o tym Szmulu, Ostwindzie, Stanisławie Zurce, bo toczyłem właśnie i toczę do dzisiaj takie spory z przyjaciółmi o odmiennych poglądach, o tym antysemityzmie polskim i kiedy Stanisław Zuzga katowany, zorientowano się, że jest pochodzenia żydowskiego, zaproponowano mu współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa i kiedy odmówił, zapytałem go dlaczego to robisz, przecież jesteś Żydem i on odparł, że nie jest Żydem, tylko jest Polakiem żydowskiego pochodzenia i złożył przysięgę i nie pójdziemy współpracy i na drugi dzień już nie żył. Także też
heroizm tych ludzi tak pociągnął mnie do malowania obrazów, które też tak od dawna nazywam obrazami sarnowskimi, bo interesuję się polskim portretem trumiennym. Wszystkie moje obrazy, niezależnie od tego, czy abstrakcyjne, czy abstrakcyjne pejzaże, czy przedstawienia zakonnic, małżonków, one zawsze gdzieś pod spodem mają tę myśl o portrecie trumiennym. Jest to ten portret jest taką efemerydą, jeśli chodzi o malarstwo europejskie, czy nawet światowe, ponieważ tylko w Faju można porównać ten portret do portretu z Faju, który był malowany 15 wieków wcześniej. Także mamy się czym chwalić. No i to dopiero początek. 4 obrazy z tej serii. Kolega Ryszard Grzyb, który 13 kwietnia będzie miał tutaj wystawę, na którą oczywiście Państwa zaprasza, powiedział, że nie 4, nie 5, tylko 10, 15, 20. I myślę, że będę tę serię ciągnął do końca po prostu. Nie tylko ją, żeby się nie zanudzić, ale jakoś tak. Znajduję tutaj też jakieś taki łącznik z malarzami, którzy byli przede mną, między innymi z Andrzejem Wróblewskim. Najbardziej widać go to chyba tutaj na tym obrazie z Józefem Franczakiem. Może o tych rękawicistach, bo właśnie. Jest to rozstrzelanie z gestapowcem. Bo do niedawna właśnie uważano, że jest to gestapowiec. Nie wiem, Wróblewski chyba go tytułował w ten sposób, ale tak był nazywany. Ale ten gestapowiec mamą był właśnie kawodzisty. I tak właśnie to jest też taki jakby dialog z Andrzejem Wróblewskim na ten temat. Ale nie tylko, też ze świetnymi, którzy mieli święte głowy i ważyli jednak ten gestapowiec. Ja przyznam, że nie widziałem tego rozstrzelania wcześniej, jak już szedłem i nie sprawdziłem sobie ten obraz, bo rozstrzelania jest dużo, prawda? Oni mają właśnie jakiś tam czas, Wróblewski jest i sprawdziłem to i ten mundur to jest mundur Smierć. Smierć, tak. On się, czyli jest Smierć śmiona, to był kontrwiatorska, bardzo groźna formacja do wykonania. Większość instruktorów, którzy uczyli naszych bezpieczniaków, było ze Smierzchu. No i to wszystko się zgadza. Koalicyjna kapura, czesy, cholewki. Właściwie tylko nie ma pagonów. Nie ma pagonów. Tak stoi, że nie do końca. Ale ja myślę, że Wróblewski może celowo nie zrobić tego, żeby tak nie można było rozszyfrować. Znaczy, wydaje mi się, że. To jest rok 40. Tak, ale to z nim wtedy chyba pokazywane. Tylko po 58 roku. Może być, tak. Tak się wyczytałem. Bo tu nie wiem, jak może się pomylić, że to jest mundur gestapowski czy niemiecki. Tak, nie da się tego. Tak, myślę, że Andrzej Wróblewski mógł widzieć fotografie z zabitych żołnierzy wyklętych, którzy często po śmierci w boju byli ustawiani i ośmieszani, fotografowani. Jest kilka takich brutalnych, wrzających zdjęć właśnie. Dziękuję bardzo. Jest wino.